Dzień dobry. Ja dzisiaj w nowej lokalizacji, ponieważ mam nową, profesjonalną, słuchajcie, lampę do nakrywek nocnych, więc oficjalnie już jestem YouTuberem. Jest cudowna, tylko szkoda, że widać wszystkie moje niedoskonałości skóry. Jestem bardzo w takim momencie życia czyszczącym, więc to też widać po mojej cerze, że wyłażą różne sywki. Mają prawo tu być, nie wyganiam. Natomiast tak, jest nowy setup. Chwilowo nie z podłogi, nie z ziemi, tylko będzie coach na żółtym fotelu. Wypróbowuję i to miejsce, i tę lampę, i to wszystko. Więc z racji na to, że wypróbuję też na Was dzisiaj trochę nowy temat. Dla tych, co mnie nie znają, mam na imię Agata, jestem coachem. Moim klientom pomagam w przepracowaniu różnych takich utartych, mocno zasiedziałych schematów w ich podświadomości, w ich głowach. Głównie pracuję z tematem ciała i odchudzania, ponieważ sama ważyłam kiedyś 111 kilo. I po prostu pomaganie ludziom wyjścia z tego schematu, gdzie kolejna dieta, kolejna dieta, kolejna dieta, cały czas nic, a przychodzą na sesję i jest pyk znalezione, to jest właśnie to fajne uczucie, dla którego zostałam coachem. I wiecie, że na tym kanale staram się w miarę tak spójnie treści trzymać. Mam na myśli to, że głównym tematem tutaj jest odchudzanie. Staram się Wam dawać takie zazwyczaj mentalne różne ćwiczenia, schematy, podpowiedzi, żebyście mogli sami wdrażać niektóre zmiany w swoim własnym życiu. Natomiast na moich innych social mediach, na przykład na Instagramie, mam tam troszeczkę inne treści. Więcej jest o emocjach, więcej o rozwoju, więcej o mentalu, więcej o umyśle. Więc jeśli takie kminki Was interesują, to zapraszam Was serdecznie na mojego Instagrama. Zostawiam tutaj informacje. Natomiast dzisiaj złamię trochę swoją zasadę spójności, bo odłożymy na ten dzisiejszy filmik temat odchudzania, a pogadamy o duchowości. I o rozwoju, i o różnych takich. Ja często mówię o pułapkach w duchowości, natomiast to nie są tak naprawdę pułapki, bo duchowość jest banalnie prosta, a to właśnie my, ludzie, lubimy sobie komplikować różne sprawy. Także widzę takie dwa nurty w duchowości. Jeden, który uważam za taki uziemiony, bardziej praktyczny, realny nurt tej duchowości, a drugi widzę taki troszkę bardziej out there, taki bardziej abstrakcyjny. I sobie porozmawiamy o tym troszeczkę, jak ja to rozróżniam, bo to będzie totalnie moje. Także od razu uprzedzam, że ta podziałka będzie moja i bardzo chętnie usłyszę Waszą opinię. Zwłaszcza Wy tutaj na YouTubie lubicie mnie kontrować, ale to jest fajne, bo to, jak się po angielsku mówi, keeps me on my toes, tak? Jestem jakby, dodaje mi uważności. To jest fajne, że się dzielicie swoimi opiniami ze mną, także zapraszam Was do dyskusji. A tymczasem lećmy z tematem. Otóż zauważyliście pewnie, że w dzisiejszych czasach duchowość jest trochę w modzie. I nie mówię tego w sposób szyderczy, nie mówię tego na zasadzie, że a ludzie w to wchodzą, bo jest modne. Część na pewno tak, nie wiem. Moim zdaniem bardziej to wynika z tego, że jesteśmy globalnie w takim czasie, że po prostu poziom świadomości się podnosi na wielu szczeblach. To nie jest tylko duchowość, to nie są tylko przebudzenia, takie jak na przykład ja doświadczyłam, przebudzenie duchowe, ale to jest ogólne takie poszerzanie świadomości zdrowotnej. Chociażby w Polsce przeżywamy, nie wiem, czy zauważyliście, czy Was interesują takie tematy, ale przeżywamy renesans myśli geostrategicznej, geopolitycznej, więc to jest też moim zdaniem właśnie wydźwięk tego, że po prostu podnosi się poziom świadomości. W związku z czym duchowość jest trochę na topie. I duchowość, tak jak inne sfery naznaczone obecnością człowieka, są właśnie naznaczone obecnością człowieka. To znaczy, że są narażone na pewne zniekształcenia poznawcze, na pewne nieporozumienia, na pewne zaburzenia. To jest wszystko normalne, tak? To jest jakby naturalne, że my, ludzie, często wprowadzamy dużo nieporozumienia między sobą i w nasze życie, i to jest okej. Natomiast kiedy ja pierwszy raz weszłam w duchowość, spotkałam się z różnymi kategoriami duchowości. Wiecie, jakby jest milion technik
milion nauk, narzędzi. Jest technika uwalniania Hawkinsa, jest akupunktura, jest astrologia, numerologia, uważność, nawet bycie wiedźmą, czarownicą współczesną, reiki, wudu, medytacje, vipassany, jakby EFT, refleksologia stóp, radiestezja, bioenergoterapia, nawet taki przyziemny coaching, którym ja się zajmuję, praca z podświadomością, prawo przyciągania, jakby tego jest po prostu multum i można się w tym troszeczkę zgubić i jeśli ty się czujesz troszeczkę zgubiona, to masz takie prawo do tego, bo to jest confusing, że tak powiem. Natomiast ja zauważam coś takiego i osoby, które siedzą dłużej w duchowości, myślę, że mogą się ze mną zgodzić, że w duchowości również istnieje ten ludzki element zwany ego. Jest coś takiego jak duchowe ego, jest coś takiego jak duchowa duma i taka jest natura ludzka, że my jesteśmy narażeni na różne zniekształcenia i nawet w imię rozwoju duchowości Boga potrafimy siebie karać, siebie wywyższać i traktować generalnie siebie jako znawcę wszystkiego lub też kompletnie na odwrót, jako istotę totalnie niedoskonałą i taką, która musi się cały czas naprawiać, więc traktujemy rozwój jako naprawę swoich braków, więc uwaga na taki mindset, który jakby jest bardzo niewspierający i też go znam z autopsji. Natomiast ja zauważam, ja dzielę, to jest moje, tak, to jest mój podział, ja dzielę duchowość na takie dwa nurty i Was zachęcam do tego, też chętnie usłyszę Waszą opinię, natomiast zachęcam Was do spojrzenia z tej perspektywy, bo zauważyłam, że część tych dziedzin duchowości gromadzi wokół siebie ludzi, którzy potrzebują więcej etykiet. A z kolei jest ten drugi typ duchowości, ten taki bardziej ludzki, przyziemny, który nawołuje do tego, żeby etykiety z siebie ściągać. W tym momencie też chcę bardzo podkreślić grubą krechą, chcę, żeby to wybrzmiało, że absolutnie tutaj nie neguję żadnych technik. Zaraz wymienię konkretnie, o co mi chodzi, ale nie neguję żadnej z tych rzeczy, to są wszystko narzędzia, to są narzędzia dla nas. Natomiast możecie na przykład zauważyć, że część ludzi gromadzi się na przykład wokół astrologii i numerologii. I astrologia i numerologia, mimo że są super narzędziami i ja chcę to podkreślić, tak, że to są narzędzia, z których one są dla nas, z nich można korzystać, ja też z nich korzystam. Mój kosmogram bardzo dobrze pokazuje na przykład mój Merkury w byku, moją wyrazistość wypowiadania się, to jest wszystko dla nas. Natomiast zauważyłam, że czasem ludzie w duchowości, zamiast odklejać z siebie te programy i etykiety, dążą poprzez jakieś takie zaburzenie poznawcze do dodatkowych etykiet, które daje im duchowość. I nagle wiecie, jest coś takiego, że ja jestem bykiem, więc jestem taka, taka, taka i taka. Jestem numerologiczną jedenastką, więc jestem liczbą mistrzowską, nieco co ty czwóreczko, tak? Jakby przerysowuję to. Natomiast chcę też podkreślić, żeby to naprawdę wybrzmiało, że te wszystkie narzędzia są dla nas. I ja nie mówię, że jeśli się zajmujesz astrologią czy numerologią, to jest coś z tobą nie takie, masz duchowe ego. Podkreślam, że to nie jest mój przekaz. Natomiast zauważyłam, że bardzo dużo ludzi, którzy zamiast zdejmować z siebie te etykiety, szukają odpowiedzi właśnie w etykietach, część z tych ludzi po prostu ciągnie do tych sfer duchowości, gdzie dostają kolejną nazwę, kolejne wytłumaczenie, kolejne. A ja Wam powiem, czym dla mnie jest duchowość, taka prawdziwa duchowość, moja definicja, tak? Dla mnie duchowość jest nudna, jest prosta, nie jest skomplikowana. Duchowość dla mnie oznacza bycie obecną tu i teraz, akceptowanie siebie, akceptowanie wszystkiego, co przychodzi, nieważne jak chujowe. Pracę nad tym, żeby nie stawiać oporu. A zwłaszcza dla mnie duchowość oznacza zamykanie oczu i wchodzenie do środka i gadanie z tymi wypartymi częściami mnie. I ukochiwanie po kolei, powolutku, cierpliwie każdą wypartą część mnie. To jest dla mnie duchowość. Więc duchowość dla mnie
to nie jest szukanie kolejnych etykiet, co robiłam przez bardzo, bardzo wiele lat mojego rozwoju, tylko dla mnie to jest ich odklejanie. Bo każda etykieta, czy ten byk w Merkurym, mój chłopak zawsze się naśmiewa i mówi, jak mam zły humor, to mówi, ty masz chyba jakiegoś Marsa w Jowiszu dzisiaj. Bo tak naprawdę każda etykieta kolejna nas zamyka. Etykietowanie to jest cecha umysłu egotycznego. Etykietowanie to jest to, co nasz umysł robi po to, żeby poczuć się bezpiecznie. To jest jego funkcja. Także to, co jest zrozumiałe dla umysłu, to jest bezpieczne. Czyli on po prostu potrzebuje etykietować ludzi, zdarzenia, sytuacje, po to, żeby w przyszłości rozpoznać ewentualne zagrożenie. I to pełni świetną funkcję, jeśli chodzi o przetrwanie. Natomiast we współczesnym społeczeństwie, gdzie tych zagrożeń jakby nie ma tak na lewo i prawo, może to być troszeczkę niewspierające dla nas. Bo te etykiety zamykają nas w takich pudełkach, z których potem ciężko nam jest wyjść samemu. I wiecie, jakby tak naprawdę nieważne, jaką ja sobie daję etykietę, bo nawet Agata, nawet bycie Agatą Chrzanowską, coachem na ziemi, to jest tylko mały fragment tego, kim ja jestem. I nie mówię tego w taki sposób właśnie w ego, ja jestem taka, tylko jako dusza, my jesteśmy duszami. My tutaj przychodzimy być tą Agatą, Piotrem, Kasią tylko na chwilę, a potem idziemy dalej i dalej i dalej i dalej. Więc nawet ta Agata to jest po prostu pewna mała część mnie. Więc nie dość, że ta Agata to jest mała część mnie, to jeszcze tą Agatę będziemy zamykać w jeszcze jednych częściach mnie. A Agata, ten umysł, co tu jest, bardzo lubi etykietować. Ja Wam sugerowałam już, w sensie nie miałam żadnego odcinka na temat mojego stricte umysłu, natomiast mówiłam Wam, że ja zmagałam się z depresją, że miałam myśli samobójcze. Mój umysł, generalnie jak się go puści, to on pędzi, to on zapierdala daleko. On wszystko zetykietuje, tylko wszystko źle. I jakoś szczęścia to mi nie przynosi, że ja wszystko wiem, co jest i jak, co jest jakie, jak nazwane, tak? To mi szczęścia nie przynosi. Więc jeżeli korzystasz i naprawdę jakby technik jest milion i to jest wszystko kwestia indywidualna, co z tobą wibruje, co z tobą rezonuje, ty to sobie wybierz sama. Jeżeli to jest astrologia, to niech to będzie astrologia. Jest jakby więcej, ja tylko tak biorę astrologia, numerologia, bo to są te jakby znane techniki, co mi się tak skojarzyły z właśnie z tym etykietowaniem. Natomiast zdecydowanie jest tego więcej i chcę, że znowu, żeby to wybrzmiało. Jeżeli z tobą to rezonuje, to super, to korzystaj z tego. Tylko właśnie tutaj znowu, jaka jest intencja? Bo wiecie, jak ja zaczynałam rozwój i ja się dowiedziałam, że ja jestem 11 numerologiczną, no co ja miałam takie, wiecie, no kurde, no liczba mistrzowska, baby. Tak? Jakby moje ego czerpało z tego, z tej głupiej, zupełnie nic nie wnoszącej w moje życie informacji uciechę, powiększało się, jakby rosło. I ja nie mówię, ja jakby jak czytam opisy tych jedenastki, to pasuje, tak? Nie mówię, że nie, ja nie mówię, że to jakby te techniki nie działają. Tylko nie trzymajmy się tego tak kurczowo. Chyba o to mi chodzi, żeby się tego nie trzymać tak kurczowo. Bo naprawdę dla mnie duchowość jest nudna. Jest nudna. To jest bycie miłym dla swojego partnera. To jest wybaczenie swojej mamie. To jest powiedzenie panu w sklepie coś miłego, kiedy widzisz, że ma zły dzień. To jest świadomość na tyle wysoka, że kiedy pojawia się wkurw w tobie, masz na tyle dużo świadomości, że możesz nie być reaktywna. I możesz oddech, nie walczysz, nie krzyczysz, tylko wracasz do siebie. To jest dla mnie duchowość, wracanie do siebie, gadanie z sobą, wchodzenie w emocje, czucie emocji. A wiecie, dla niektórych z Was to będzie bla, 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 bla. I to jest okej, okay, żeby była jasność, to jest jak najbardziej okej. Okay. Bo każdy z nas jest na innej drodze i nie ma złej, nie ma dobrej. Każdy z nas idzie sobie w tym kierunku oświecenia powolutku swoimi drogami, swoją drogą. Natomiast chcę się to po prostu podzielić takimi swoimi spostrzeżeniami i chętnie, tak jak mówię, przyjmę tę Waszą kontrę i poczytam jakby jak Wy to widzicie, nie? Bo też dla mnie to są takie świeże przemyślenia w mojej głowie, które się układają, więc też jestem bardzo chętna tego, jak,
jak wy to widzicie i jeżeli korzystacie z takich technik, które jakby wokół siebie gromadzą ludzi, co trzymają się tych etykiet, to jak chcecie podzielić się ze mną tym, co wam to daje, to bardzo chętnie poczytam. Także śmiało, walcie. I jeszcze jedna taki, oprócz tego etykietowania, to jest też połączone, natomiast jeszcze jedna taka ważna rzecz, to jest czasem w niektórych tych technikach trochę się rozmywa ten koncept wolnej woli. Bo są pewne techniki przewidywania przyszłości, tak? Właśnie astrologia, numerologia, tarot. Słuchajcie, ja nie mam przy sobie, ale ja mam tarota, ja korzystam z tarota. Też może o tarocie zrobię nagranie, bo uważam, że tarot zajebiście potrafi zczytać energię. Ale uwaga na coś takiego, że tarot czy jakakolwiek technika ci powie, jaka jest przyszłość. Jeżeli wierzysz w coś takiego, to jakby proponuję ci takie ćwiczenie mentalne, bo nie ma opcji, żebyś jednocześnie wierzyła w to, że coś może przewidzieć przyszłość i jednocześnie wierzyła, że masz wolną wolę. Jeżeli masz wolną wolę, to znaczy, że w każdej chwili możesz ją zmienić, możesz zadecydować, możesz podjąć decyzję, a jeżeli jest jakaś zapisana w kamieniu przyszłość, to znaczy, że ty tej woli wolnej nie masz, to się jakby wyklucza. Więc dla mnie tarot jest zajebistym narzędziem szczytania energii i on genialnie mi szczytuje energię zawsze. Jak jestem w dole, jak coś za bardzo kminie, zawsze moja ukochana, najlepsza karta, dziewiątka mieczy, zawsze mi wychodzi. To jest naprawdę moja ulubiona karta, bo ona mi mówi, okej, Agata, znowu coś wymyślasz, tak? A kiedy jestem happy, to mi wychodzi słońce, wychodzi mi dziesiątka kielichów i to jest zawsze tak jest. Więc to karty są fajne, żeby szczytać energię. Natomiast nie traktowałabym tego jako wyrocznie, bo kiedy traktujesz je jako wyrocznie, oddajesz w ich ręce swoją moc. Tak samo uważam właśnie w kwestii astrologii i numerologii. Są ludzie, są astrologowie i numerologowie, których ja też obserwuję, którzy są jakby świadomi tego paradoksu, więc otwarcie mówią, że jakby tutaj są pewne takie tendencje, które mogą się wydarzyć, które ja szczytuję, ale to nie jest jakby wyryte w kamieniu, tak? Natomiast też uwaga na to, żeby właśnie nie wchodzić w taki mental, że och, teraz w ogóle Merkury w retro i nie wiem, no ten Merkury w retro na mnie, mi się nic nie psuje w Merkury w retro, mi żaden hajs się jakby, nie działa Merkury w retro na mnie. Wiecie dlaczego nie działa? Bo ja nie wierzę, że on na mnie działa. Jest jedno podstawowe prawo, które jest ponad te wszystkie techniki, ponad to wszystko i to jest prawo przyciągania. W co wierzysz, to jest prawdą. Twoja rzeczywistość wygląda tak, jak to, w co wierzysz. Więc jeżeli ty wierzysz, że astrolog, numerolog, ktokolwiek przewidzi ci prawdę i zrobi to rzetelnie, to bardzo możliwe, że tak będzie. Natomiast u mnie to tak nie działa, więc to by oznaczało, że nie jest to uniwersalna zasada, tak? Więc ja proponuję zamiast prosić innych, żeby powiedzieli ci przyszłość, stwórz ją sama. Stwórz ją sama. Podejmij decyzję. Chudnę. Podejmij decyzję. Rozwijam się. Biorę się za siebie. Ogarniam to. Ja sobie bardzo cenię na przykład Emilę Głowacką. Możecie sobie i na YouTubie ma kilka nagrań, natomiast jest aktywniejsza na Instagramie. To jest jakby osoba, coach duchowy, która bardzo mi pomogła w życiu, do której chodziłam na sesję i niesamowicie mnie zawsze uziemiała, jak ja byłam taka, jeszcze to, Boże, jeszcze to, tutaj, taka technika, tu, tamto, tu przecież, a ona tak, Agata, poczekaj, spokój, poczekaj, to nie o to chodzi, to jest wszystko proste, a my sobie komplikujemy, tak samo zdejmowanie przekonań, tak, mamy jakieś przekonania i my sobie wymyślamy jakieś strategie, dla nas mamy czasem przekonanie, że życie nie jest proste, że życie jest skomplikowane, że życie to wyzwanie, dlatego sami sobie komplikujemy sprawę. Na przykład do mnie też kiedyś przyszła klientka, która w ogóle napisała mi maila, z czym przychodzi, wypisała mi 60 tysięcy technik i coachów, u których była i w ogóle i jakby nic nie działało. Bo po pierwsze wychodzi z energią braku, tak? Czyli co się ze mną nie tak? Napraw mnie, Agata, napraw mnie ty, napraw mnie tarocie, ktokolwiek, tak? Więc tutaj jakby znowu prawo przyciągania jest wyżej, więc ono ci jakby przyciągnie brak, który odczuwasz, tak? A druga rzecz, że ja wam powiem, że im dłużej jestem w duchowości, tym ja jestem bardziej zdania, że ty tak naprawdę nie potrzebujesz nikogo. Że to jest wszystko w tobie, że jeżeli chcesz coś przepracować, jeżeli będziesz
jeżeli masz determinację, bo to wymaga cierpliwości i determinacji, to jest prawda, a jeżeli masz tę determinację i cierpliwość do tego, żeby wchodzić codziennie do siebie, do środka, gadać z sobą, zadawać sobie pytania, nawet nie wiecie, jak twoja głowa jest plastyczna, jak ona chętnie ci da odpowiedzi, których szukasz. To jest wszystko tutaj, to jest wszystko w tobie, to wszystko tylko czeka na to, żebyś przyszła, żebyś utuliła, żebyś ukochała z otwartością. Nie potrzebujesz 10 tysięcy coachów i to mówię ja jako coach. I ja to wam mówię jakby szczerze. Im dalej jestem w rozwoju, tym widzę, że mniej potrzebujesz rzeczy z zewnątrz, a więcej wchodzi do środka, zadawać sobie pytań. I tak jak mówię, to jest wszystko dostępne, to jest wszystko dla nas. To jest jakby obfitość technik coachów, to jest wszystko dla nas. I to jest w służbie i tak jak mówię, ja też zdarzało mi się korzystać i myślę, że będę jeszcze korzystać z mentorów i coachów, którzy gdzieś tam będą mi pomagać w drodze podnoszenia mojej świadomości. Natomiast to jest tak, jak było jedna technika, za drugą, za trzecią, za czwartą, to teraz to jest nie, cisza, teraz jest długo, przez tygodnie, przez miesiące jest cisza i potem o, tutaj mam z czymś wyzwanie, pójdę do kogoś, okej, okay, tutaj chciałabym większego wsparcia, ale na co dzień to jestem ja z sobą. Ja codziennie idę na spacer, uziemiam się, wdycham Boga, myślę po prostu, wchodzę do środka, czuję ciało, czuję emocje. To jest dla mnie prawdziwa duchowość. Więc pytanie, czym dla ciebie jest prawdziwa duchowość? Podziel się ze mną komentarzem, chętnie usłyszę. A jeśli potrzebujesz takiego wsparcia, skoro już mówimy o tym, najpierw wam trajkoczę, nie potrzebujesz coachów, a teraz was zachęcam na sesję, ale tak, będę taka, bo tak jak mówię, to jest wszystko niuans i jeżeli jesteś w takim miejscu, że nie czujesz jeszcze tej sprawczości, a to tutaj jeszcze zrobię 3 kroki do tyłu, bo powiem wam, że jakby ciężko jest wyskoczyć z tego mindsetu, że ja mogę sama, kiedy nie masz tej wiary w siebie i masz takie ogromne poczucie bezsilności. Więc w takich przypadkach faktycznie lepiej się posługiwać tymi autorytetami z zewnątrz, bo jakby tutaj jest taka sztuczka twojego umysłu, który myśli, że faktycznie jakieś jest lekarstwo na zewnątrz, że ty sama sobie nie dasz rady, co jest oczywiście iluzją, natomiast żeby przepracować te iluzje, czasami jest dobrze skorzystać pomocy z jakiegoś wsparcia z zewnątrz. Dlatego zapraszam was serdecznie na sesję, jeśli macie wyzwanie z odchudzaniem lub z jakąś inną formą autosabotażu lub schematu, który wiecie, cały czas się powtarza w kółko, już nie wiecie w ogóle, co się dzieje i o co kaman, to możecie do mnie napisać na Instagramie lub napisać mi maila. Też jest w opisie filmu, także sobie możecie śmiało do mnie się odzywać i jak coś, to jesteśmy na łączu. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego chaotycznego filmiku. Ściskam was serdecznie, całuję, kocham, pa! Mua.